Identyfikator podmiotu SCP-354. Klasa podmiotu Keter. Specjalne procedury przechowawcze. W związku z brakiem możliwości przeniesienia SCP-354 wokół podmiotu wybudowana została Strefa 354. Strefa 354 zamieszkiwana jest przez siły obronne i personel klasy D, przygotowany do zajmowania się zagrożeniami pojawiającymi się z SCP-354 oraz badaczami pracującymi nad SCP-354 i jego właściwościami. Dla własnego bezpieczeństwa żaden pracownik placówki nie może nigdy zbliżać się do SCP-354. Bezpośrednia interakcja z SCP-354 dozwolona jest tylko do celów badawczych, mających na celu eliminację SCP-354 i musi być zatwierdzona przez personel O5. Strefa 354 została zbudowana w celu przechowywania i eliminowania wszelkiego zagrożenia wyłaniającego się z SCP-354. W centrum strefy 354 postawiono wysoką na 20 stóp, około 6 metrów, betonową ścianę, wzmocnioną usunięto wokół SCP-354, tak, aby zapobiec wyłanianiu się bytów na masową skalę. Detektory ruchu o krótkim czasie reakcji usytuowane są na szczycie muru, skierowane na staw, a uzbrojeni strażnicy mogą łatwo eliminować cele z pomostów zawieszonych nad podmiotem. Opis. SCP-354 to staw czerwonego płynu odkryty w północnej Kanadzie. Ciecz w konsystencji przypomina ludzką krew, stąd kolokwialna nazwa krwawy staw. Jednak nie jest substancją o pochodzeniu biologicznym. Basen nie ma wyraźnego brzegu, gleba miesza się z cieczą, dopóki w pewnym momencie więcej jest ziemi i grunt jest stabilny. Ciecz staje się gęstsza wraz z głębokością. Jeżeli staw ma dno, nie zostało jeszcze osiągnięte. Okresowo ze stawu wyłaniają się byty, które próbują uciec z przechowalni. Jak dotąd praktycznie wszystkie stworzenia wyłaniające się z SCP-354 były ekstremalnie wrogie i skrajnie niebezpieczne. Uważa się, że SCP-354 pierwszy raz zostało odkryte w roku przez ocalałych pasażerów w wypadku lotniczego, którzy natknęli się na podmiot przez przypadek. SCP-354 urósł do rangi lokalnej legendy na długo przed przybyciem personelu fundacji w celu zażegnania niebezpieczeństwa. Po odkryciu lokalizacji legendy, personel SCP ustanowił stację obserwacyjną Epsilon-38, której zadaniem było monitorowanie stawu i powstrzymywanie kolejnych wędrowców przed znalezieniem go. SCP-354 został zaklasyfikowany jako Euclid do czasu, aż jego właściwości nie zostały lepiej poznane. O godzinie 14:03 niezidentyfikowany byt wyłonił się z SCP-354. Kontakt ze stacją obserwacyjną Epsilon-38 został utracony. Mobilna formacja operacyjna została wysłana w celu unieszkodliwienia bytu, co ostatecznie jej się udało. Wszyscy pracownicy stacji obserwacyjnej Epsilon-38 zostali znalezieni martwi. W następstwie tych wydarzeń, w celu przechowywania SCP-354, wybudowano strefę 354. Dokument 354-1A. Część dziennika opisującego byty, które wyłoniły się z SCP-354 przed wydarzeniem 354-20. SCP-354-1. Pierwszy byt zniszczył stację obserwacyjną Epsilon-38. Wyglądem przypominał gigantycznego nietoperza. Zneutralizowany przez mobilną formację operacyjną SCP-354-2. Stworzenie, ssak wielkości niedźwiedzia, pokryte ostrymi jak brzytwa kolcami. Wyglądem przypominało kolczatkę. Praktycznie kuloodporne, nie był jednak w stanie opuścić obszaru przylegającego do stawu. Zneutralizowany za pomocą napalmu. SCP-354-3. Czarna, metaliczna sfera, wykazująca zdolność lewitacji. Wysłała skoncentrowane wiązki mocnej radiacji, wystarczające do uszkodzenia członków i organów, co prowadziło do śmierci. Ówczesny opiekun strefy, doktor... uderzył SCP-354-3 młotem budowlanym, wyłączając ją. SCP-354-3 dokonała wtedy samozniszczenia, wywołując pomniejsze uszkodzenia struktur i poważne obrażenia u doktor... Doktor... został całkowicie wyleczony i odznaczony za męstwo. SCP-354-4. Humanoidalne jaszczurowate stworzenie, wysokie na około 4,6 metra.
15 stóp. Uciekło zarówno z odgrodzonego terenu przy stawie, jak i strefy 354. Ostrzał z broni konwencjonalnej powodował niewielkie fizyczne uszkodzenia i był bardzo nieefektywny. Mobilna formacja operacyjna Omega-7, Puszka Pandory, została wysłana i skutecznie zneutralizowała stworzenie. SCP-354-5 usunięto. SCP-354-6 wyglądał jak mężczyzna pochodzenia hinduskiego. Jako że otoczenie stawu nie było całkowicie naprawione, SCP-354-6 został natychmiastowo zastrzelony, zanim jeszcze miał szansę na ucieczkę. Opiekun strefy, doktor... wyraził niezadowolenie w związku z gwałtowną egzekucją SCP-354-6, którego testy wykazały, że był to normalny człowiek. Dane uszkodzone. SCP-354-14. Większość ciała stworzenia pozostała głęboko pod powierzchnią stawu. 5 macek przypominających należące do ośmiornicy zostało dostrzeżonych, jak wyłaniają się z SCP-354 i sięgają do ogrodzenia. Kilku pracowników klasy D zostało pochwyconych przez macki i wciągniętych do stawu. Po otrzymaniu znacznych obrażeń z broni palnej, SCP-354-14 wycofało się z powrotem w głąb podmiotu i zniknęło. Nie odzyskano żadnego członka porwanego personelu. SCP-354-15. Kotowate stworzenie złożone z zabarwionych na niebiesko kryształów, które później zidentyfikowano jako lód. Było zdolne przeskoczyć przez mur i wystarczająco zwinne, by uniknąć większości ostrzału. Wyraźnie agresywne, dotkliwie kaleczyło każdego pracownika, z którym nawiązało walkę. Obiekt zaatakował i związał walką SCP-354-16, gdy ten wyłonił się ze stawu i został zneutralizowany w walce. SCP-354-16. Kotowate stworzenie złożone z ciemnych, czarno-czerwonych kamieni, które po późniejszym zbadaniu okazały się częściowo zastygłą magmą. Ogień z broni palnej okazał się w głównej mierze nieskuteczny. Stwór nie był wrogi względem personelu i nie próbował uciec z bezpośredniego otoczenia stawu, dopóki nie został zaatakowany przez SCP-354-15. Udało mu się pokonać i zneutralizować SCP-354-15, po czym jego aktywność zmniejszała się wraz z ochładzaniem. Po pełnym skamienieniu i pozostawaniu po nim nieruchomo, obiekt został przeniesiony do biura doktora dla celów estetycznych. SCP-354-18. Metalowa, humanoidalna maszyna opisana przez kilku pracowników klasy D słowem Terminator. Obiekt posiadał urządzenie maskujące, sprawiające, iż był niewidoczny dla ludzkiego oka. Obiekt był doskonale wyszkolony w walce i zabił prawie 90% strażników strefy 354 w czasie przedzierania się przez placówkę. Około 60 minut po wyłonieniu się ze stawu, obiekt wstrzymał działanie i wyłączył się. Obiekt został rozmontowany, a jego bateria została zutylizowana. Obiekt pozostaje celem badań. Notatka opiekuna strefy, doktora... To już trzeci raz, kiedy muszę odwoływać się do Puszki Pandory, żeby zajęli się rzeczami wyłażącymi z SCP-354. Abel jednak nie narzeka. Można powiedzieć, że spodobała mu się walka z SCP-354-11. Może powinniśmy utrzymywać jakąś gorącą linię z MFO Omega-7? Dokument 354-3A. Dziennik misji eksploracyjnej 354-Alpha. Szczegóły w dzienniku. Notatka opiekuna strefy, doktora... Minęły już 22 miesiące od czasu, gdy ze stawu wyłoniła się ostatnia kreatura. Wcześniej najdłuższy okres spokoju trwał 8 miesięcy. Podejrzewam jeden z dwóch scenariuszy. Albo czerwony staw umarł, albo wyczerpał się, lub jakkolwiek powinno być tego określenie. Albo ładuje się na coś naprawdę dużego. O5 wierzy, że bardziej prawdopodobne jest pierwsze wyjaśnienie, odwołano 30% personelu i zmniejszono finansowanie o 25%. Mam nadzieję, że mają rację. Gdyby jednak tak nie było, za jakiś czas zmierzymy się z niewiarygodną potwornością, a nie mamy nawet ułamka siły potrzebnej do powstrzymania jej. Martwię się o bezpieczeństwo nas wszystkich. Dokument 354-4. Dziennik wydarzeń 354-20. Rankiem. Usunięto. Cały personel strefy 354 opuścił placówkę. Oprócz tego na obszarze wyłączono zasilanie, a pracownicy zabrali z placówki zapasy i pojazdy, wskazując tym samym, iż nie jest to ewakuacja z powodu nagłego wypadku. Mobilna formacja operacyjna Theta-12 została wysłana na miejsce w celu odkrycia powodu ewakuacji oraz, jeżeli będzie to możliwe, nawiązania kontaktu z personelem strefy 354.
Zanim jednak MFO Theta-12 przybyła do obszaru, lokalna głowica bojowa strefy została zdetonowana, co skutkowało zniszczeniem całej placówki oraz śmiercią... Usunięto. MFO Theta-12 otrzymała rozkaz nawiązania kontaktu z personelem strefy i w przypadku wrogości otrzymała pozwolenie na terminację każdego niewspółpracującego pracownika. Duży konwój pojazdów zebranych ze strefy 354 został dostrzeżony, gdy kierował się na południe od strefy 354 z dużą prędkością. Zapisy audio MFO Theta-12 wskazują na to, że konwój składał się z personelu strefy 354, jednak poprzednia hierarchia dowodzenia została całkowicie zmieniona. Przy czym uzbrojeni pracownicy klasy D i pracownicy badawczy otworzyli w kierunku MFO Theta-12 ogień z broni palnej. MFO Theta-12 została rozbita i po tych wydarzeniach nie udało się nawiązać kontaktu z byłym personelem strefy 354. Dokument 354-5. Po zniszczeniu strefy 354 w jej miejscu wybudowano ośrodek przechowawczy Czerwony Staw. Podstawowe mapy nowej placówki można znaleźć w... W przeciwieństwie do poprzedniej placówki, która skupiała się na badaniach i neutralizacji stworzeń wyłaniających się z SCP-354, nowy ośrodek przeznaczony jest całkowicie tylko i wyłącznie do zabezpieczenia SCP-354 i stworzeń, które mogą się z niego wyłonić na równi ze wszystkimi nieprzewidywalnymi siłami, które mogą zostać wygenerowane. Ma to związek z radami nowego dyrektora ośrodka, który wierzy, że wydarzenia opisane w dzienniku 354-20 były rezultatem psychicznego bądź mentalnego ataku przeprowadzonego przez samo SCP-354. Dokument 354-6. Przesłuchanie dotyczące... Czy ma pan coś przeciwko nagrywaniu tej rozmowy? Nie, proszę kontynuować. Bardzo dobrze. Więc zacznijmy od początku. Co się wydarzyło w ośrodku przechowawczym Czerwony Staw? Jak teraz na to patrzę, wydaje mi się naprawdę dziwne, że nikt wcześniej nie zasugerował wypompowania stawu. Kiedy doktor przedstawił swój plan, wydawało się to takim świetnym pomysłem. Co dokładnie było w tym pomyśle takiego pociągającego? To było wyjście, rozwiązanie, procedury SCP. Czytałem je. To jakiś żart, czytający wrażenie, że staw jest pod kontrolą. Zakładam, że ma pan odmienne zdanie na ten temat? Tam na stawie jest półmetrowej grubości zrobiona ze wzmacnianego betonu płyta przykrywająca całość, a mimo to za każdym razem jakaś bestia próbuje się przedostać i w jakiś sposób jej się udaje i dostaje się do budynków. Ludzie umierają za każdym razem. Widziałem własne wnętrzności. Czy ty sobie to w ogóle wyobrażasz, starcze? Więc dla pana i oczywiście pozostałych pracowników ośrodka przechowawczego Czerwony Staw, wysuszenie go wydawało się świetnym rozwiązaniem dla cierpienia powodowanego przez SCP-354. Cierpienia? To nie tylko cierpienia! Proszę usiąść, to wszystko jest nagrywane. Więc O5 wyrazili zgody na osuszenie SCP-354. I co się wtedy stało? Ewakuowano zbędny personel do lokalizacji kilka metrów dalej, pozostawiając tylko podstawowe siły obronne i obsługę sprzętu, głównie klasę D i agentów pilnowania sprawy. I pan był jednym z nich? Tak! Jak przebiegało osuszanie? No więc technicy przynieśli tą wielką pompę z tymi wszystkimi wężami. Odsunęliśmy płytę, ale... Ale? Miałeś kiedyś taki sen, który wydawał się tak rzeczywisty, ale wiedziałeś, że śnisz... I czujesz, że koniecznie musisz się obudzić, żeby z niego uciec? Nie mogę powiedzieć, że miałem. Oczywiście, że miałeś. Wszyscy miewają. Tak właśnie wyglądało, jak wysunęliśmy węża i zaczęliśmy pompować. Wszystko przestało być rzeczywiste. Czuliśmy, że musimy natychmiast z tego uciec. A pan był jedyną osobą, która to poczuła? Nie! Wszyscy w tym samym czasie. To ten pierdolony staw. Proszę o obniżenie głosu. Co się stało, gdy pompa została aktywowana? Nigdy nie została. Nie mogliśmy. Nie pozwolił nam! Kto wam nie pozwolił? Staw! Proszę, prosiłem o obniżenie głosu. Dotychczas był zadowolony, tylko rzucając nas potworami. Bawił się, a my go zamknęliśmy. I teraz próbowaliśmy zabić. Teraz jest zły! Strażnicy, proszę uspokoić agenta. Mój kumpel zmierzył kiedyś jego brzegi i porównywał je z zdjęciami z pierwszego kontaktu. Wiesz, czego się dowiedział? Ochrona! On rośnie! Staw rośnie! Staje się większy i silniejszy każdego dnia, a my go właśnie rozgniewaliśmy. Zabieraj ode mnie te łapy! Hej! Podajcie mu uspokajacz.
Będziemy kontynuować rano, skoro już teraz majaczy. Dziennik misji eksploracyjnej 354 Alfa. Prywatny dziennik doktora... Nasza wyprawa mająca na celu zbadanie SCP-354, tej otwartej rany w środku Kanady, została wreszcie zaakceptowana. Chłopaki z działu technicznego przygotowali nam coś, co może zostać opisane tylko jako łódź podwodna z wiertłem. Wiemy, że staw robi się coraz gęstszy wraz z głębokością, więc podejrzewamy, że od pewnego momentu nie będziemy o tyle się zanurzać, co kopać. Stąd ogromne urządzenie wiertnicze wbudowane w pojazd. Nie jest on w ogóle hydrodynamiczny, ale nie będziemy tak naprawdę pływać. Mam przeczucie, że po drugiej stronie czerwonego stawu coś jest, coś na kształt przekopywania się do Chin. Wszystko, co musimy zrobić, to przekopać się tam. Miałem miłą, długą rozmowę z Opięć na temat tego, kogo mogę zabrać. Chciałem, żeby towarzyszyła nam MFO Omega 7 jako ochrona, albo chociaż sam SCP-076, ale nie zgodzili się. Pomimo ogromnych zniszczeń, które ciągle powoduje, uważają go za zbyt cennego do stracenia. Nie żeby on był, wiecie, nieśmiertelny czy coś. Może po prostu nie mają jaj, żeby zapytać go, czy nie chciałby brać udziału w ekspedycji. A Claire, ten dufek, chce, żebyśmy wzięli ze sobą SCP... Ale ja się nie zgadzam. Dokumenty mówią, że SCP... urodził się tuż przed przejściem, więc będzie bezużyteczny jako przewodnik. Mógłby być swego rodzaju ochroną, ale to raczej się nie uda ze względu na to, że jest... Pewnie po prostu by... Tak czy inaczej. Ostateczna załoga składa się, pomijając mnie, z trzech agentów, dwóch członków personelu klasy D, jednego geologa i jakiegoś gościa od maszynowców, który będzie pilotować okręt. Już zdążyłem zapomnieć, jak się nazywają. Kiepski dzień na rozpoczęcie misji. Krąży plotka, że ostatniej nocy doszło do naruszenia przechowalni w tej czy innej strefie. Potem okazało się, że kawa jest zabroniona gdziekolwiek na terenie strefy 354 z tego czy innego powodu. Potem cała wyprawa praktycznie zakończyła się katastrofą, kiedy okazało się, że prawie zapomnieli załadować nam dodatkowe paliwo. Kto do chuja prowadzi ten cyrk? Tak czy inaczej, już jesteśmy w drodze. Przez chwilę miałem wyraźne uczucie opadania, ale teraz obniżamy się znacznie wolniej. Marty, gość od maszynowców, mówi, że zatopiamy się z tempem 10 metrów na godzinę. Wygląda na to, że na tej głębokości czerwony staw jest już całkiem gęsty. Nic ciekawego się nie stało, nauczyłem się wszystkich imion. Mamy Martiego, naszego pilota, agenta Swansona, agenta Turquoise'a, agenta 86, doktora J.A. MacArthura, Chrisa Simonsa i Leroya Takera. Hip, kurde, hura. Około 4:30 rano nagle grawitacja się odwróciła. Oj, zabawny sposób na pobudkę. Teraz się wznosimy zamiast opuszczać, co oznacza, że minęliśmy już połowę drogi. Dotarliśmy do powierzchni. Przez iluminatory widać głównie ciemność, co oznacza, że jest noc. Nie możemy jeszcze wyjść do zewnątrz, bo ile wiem, atmosfera może zawierać kwas solny. Mamy w cholerę czujników na zewnątrz statku, które analizują kupę rzeczy. Czy powietrze nadaje się do oddychania, z jakimi bakteriami będziemy mieli do czynienia i takie proste sprawy jak temperatura. W ciągu 8 godzin będziemy wiedzieć, czy człowiek może czuć się tam bezpiecznie. Wyszło na to, że powietrze jest całkowicie bezpieczne, oprócz tego, że noc trwa już 20 godzin, co jest grane. W końcu nastał świt. Słońce jest duże i czerwone. Jestem biologiem, ale znam się wystarczająco na astronomii, żeby wiedzieć, że orbitujemy wokół całkowicie innej gwiazdy. To inny czas, inne miejsce czy inny wymiar. Leroy stwierdził, że jesteśmy na innym planie rzeczywistości i wydaje mi się, że on jest chyba najbliżej prawdy. Staw po tej stronie jest znacznie większy, coś jak małe jezioro. Brzegi też są wyraźniejsze niż u nas. Na nadmuchiwanej tratwie dostaliśmy się do brzegu. Marty i Simon zostali w pojeździe i ruszyliśmy na północ. Ziemia tutaj, a przynajmniej wokół stawu, pozbawiona jest jakichkolwiek oznak życia roślinnego. Jedyną zielenią, jaką tu widzieliśmy, były jakieś rodzaje mchu narosnące na ziemi, które i tak wyglądały bardziej jak pleśnie. Gleba jest szarawa, trochę opalona, wygląda jak mieszanina piasku i mąki. MacArthur powiedział, że to jakiś minerał czy coś, ale zapomniałem, jak się nazywało. Podejrzewam, że nasza elektronika nie będzie tutaj działać, a to nie była pierwsza rzecz, która zawiodła. Po około 2 godzinach przemierzenia płaskiego, nudnego terenu, kompas gwałtownie zmienił wskazania. Teraz igła pokazuje na kierunek, który wcześniej uważaliśmy za wschód. Widocznie pole magnetyczne tej planety, czy to w ogóle jest planeta? Działa inaczej niż pole naszej. Nie chcąc ryzykować zgubienia się, natychmiastowo odwróciliśmy się o 180 stopni i zaczęliśmy wracać do okrętu. Mógłbym przysiąc, że droga powrotna była o ponad połowę krótsza. Jutro wymyślimy jakiś sposób orientacji, który nie będzie polegał na bezbłędnym działaniu kompasu.
Parszywy nocek, słońce w ogóle nie zaszło. Według moich obliczeń cykl dnia i nocy trwa tutaj około 43,5 godziny w przeciwieństwie do naszych 24. Będzie to wymagało przyzwyczajenia się. Ustaliliśmy sposób orientacji i nawigacji. Po pierwsze, będziemy podróżować tylko w prostej linii tak, aby móc wrócić po prostu odwracając się za siebie i ruszając w przeciwną stronę. Dopóki nie napotkamy jakiejś nieprzekraczalnej dżungli, wszystko powinno być dobrze. Po drugie, Marty stworzył radio, radar, coś. Nie pamiętam jego objaśnień, ale jeżeli będziemy w zasięgu 800 mil, jego mały gadżet będzie w stanie określić dokładnie w jakim kierunku i jak długo będziemy musieli iść, żeby wrócić. Wyruszyliśmy parę godzin przed wyliczonym wschodem słońca. Kiedy jednak dotarliśmy do brzegu, odkryliśmy, że ten zielony mech jest wszędzie. Ogromnie zyskał na masie. Zgaduję, że to coś kurczy się i chowa przed słońcem w ciągu dnia, a pojawia się w nocy, żeby przyswoić składniki odżywcze czy coś. Doszliśmy do wniosku, że nie chcemy przez to przechodzić, więc wróciliśmy i poczekaliśmy na wschód słońca. Kiedy pokazało się słońce, znowu wyruszyliśmy. Mech był znowu w swojej ograniczonej formie. Dopiero teraz dotarło do mnie, że tu nie ma w ogóle wiatru. Przez to panuje martwa cisza. Nie wstydzę się przyznać, że ogólna pustka tego miejsca jest trochę przerażająca. Znaleźliśmy obszar o rozmiarze kilkuset stóp, którego nie porastał mech, więc zdecydowaliśmy, że tam rozbijemy obóz na noc. Słońce ciągle jest na niebie, ale to czas snu dla ludzi, więc nazywam to nocą. W ciągu nocy, co tak naprawdę jest dniem, kurwa, to robi się pokręcone. Wszystkich nas obudziło coś na kształt ryku. Pamiętacie, jak brzmiał T-Rex w tym starym filmie Jurassic Park? To brzmiało bardzo podobnie, jak jakiś wielki gad. Dźwięk był tak głośny, że byłem przekonany, że jego źródło nie może być dalej niż 20 stóp od nas. Ale kiedy wydostaliśmy się z namiotów, nic nie zobaczyliśmy. Obszar jest tak płaski, że dostrzeglibyśmy dowolne zwierzę z odległości pół mili, ale tam nie było nic. Kurewsko przerażające. Zebraliśmy obóz i ruszyliśmy dalej. Po chwili zatrzymaliśmy się, widząc, że mech może rośnie tylko przy czerwonym stawie i ziemia robią się bardziej kamieniste. Na horyzoncie krajobraz robi się bardziej pagórkowaty. Wydaje mi się, że widzę drzewa. Wyszliśmy z gołej ziemi i idziemy teraz przez ogromne płacie przepięknej zielonej trawy. Wygląda praktycznie jak dobrze przystrzyżony trawnik. Trawa wydawała się normalna, dopóki tylko jest nie potknął się o kamień i wstał, zauważając, że jego ręka pokryta jest kilkunastoma małymi ranami. Wygląda na to, że końcówki źdźbeł są niesamowicie ostre i z łatwością przebijają skórę. Nie zagrażają co prawda wzmacnianym butom z fundacji, ale musimy być ostrożni, żeby nie upaść. Dotarliśmy do malutkiego strumyka, dosłownie ledwo się sączącego. Swanson zasugerował, żebyśmy napełnili nasze manierki, ale Leroy i MacArthur chcieli najpierw sprawdzić to pod pewnym względem. MacArthur wyjął odpowiedni ekwipunek i po paru minutach oznajmił, że to nie jest woda, tylko ciekły dwutlenek węgla. CO2 w tej temperaturze przyjmuje stan gazowy, nigdy nie jest cieczą. Prawa fizyki zdają się szwankować. Od paru dni nie miałem czasu nic nagrać. Dotarliśmy do obszaru rzadko zarośniętego drzewami. Tutejsza trawa była zwiędła i brązowa, już nie tak ostra, by mogła przebić skórę. Drzewa były takie zwykłe, wyglądające na brzozy, ale ze złymi liśćmi. W pewnym momencie straciliśmy Swansona. Tu jest tak cicho, że nikt z nas nie czuł się na tyle dobrze, żeby rozmawiać, więc nawet nie wiem, kiedy zniknął. Jest porządne 8-godzinne okno, kiedy tak naprawdę mógł zniknąć. Wołaliśmy za nim, ale nikt z nas nie chciał się rozdzielać, żeby go szukać. W ciągu nocy na namiot 86 spadło drzewo. Nic mu się nie stało, sprzęt też nie został uszkodzony, ale straciliśmy namiot, nie dało się go naprawić. 86 przysięga, że to drzewo nie było tak blisko, kiedy się rozkładał, a nikt z nas nie potrafi podać przyczyny zawalenia. Pień po prostu pękł. Zgodziliśmy się wszyscy, że nie będziemy rozbijać namiotów w pobliżu drzew. Następnego dnia, lokalnie była tak naprawdę noc, słyszeliśmy ten sam ryk, co parę dni wcześniej. Brzmiał dokładnie tak samo, my znowu nie mamy pojęcia, co jest jego źródłem. Nie możemy nawet ustalić, z której strony dobiegł. Wtedy zaczęło padać. Rozbiliśmy obóz na noc, tym razem bliżej siebie niż ostatnio. Najbliższe drzewo jest około 300 stóp od nas. MacArthur potwierdził, że tym razem to normalny deszcz, a nie pieprzony CO2, więc ustawiliśmy to lejkopodobne urządzenie, żeby napełnić bukłaki. Leroy pożyczył swój namiot agentowi 86, a ja zaoferowałem mu, żeby spał w moim, w końcu mój jest nieco większy niż reszty zespołu. Zapytałem Leroya, co takiego zrobił, że skończył jako klasa D. Powiedział mi, że zgwałcił paru ludzi. Wydaje mi się, że próbował mnie nastraszyć, ale kto wie? Tak czy inaczej, to jest jeden z najlepiej zachowujących się D, jakich spotkałem. Więc nie myślę, żeby chciał, powiedzmy, zaatakować mnie we śnie. Dobry Boże, nareszcie przestało padać. Wszystko jest totalnie przemoczone, włącznie z nami, nie licząc ziemi. Po takiej ilości wody spodziewałbyś się, że wszystko będzie jak jedno wielkie przeklęte bagno. Ale gleba poniżej trawy jest ledwo co wilgotna. Może rośliny przyswajają wilgoć z gleby efektywniej niż te nasze.
przygotowujemy się do wymarszu. Może deszcz obudził jakieś zwierzęta. To, co wydawało nam się z daleka strołem zboczem, okazało się być sztucznie postawioną ścianą. Zbudowana jest z solidnego, prodzewiałego żelaza i wznosi się na jakieś 50 stóp. Na prawo i na lewo ciągnie się dalej niż widać. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jakie jest grube. Nie mamy jak jej obejść. Albo przejdziemy górą, albo przez nią. Rozbijemy tu obóz na noc. Rano zastanowimy się, co dalej. Leroy zmajstrował coś w stylu palnika z rzeczy z naszego ekwipunku. Przysięgam, ten gość to pieprzony MacGyver. Wycięliśmy dziurę w ścianie wielką na tyle, że można było spokojnie przejść. Okazało się, że ma tylko trochę ponad 6 mm grubości, ale za nią jest kolejna, nie dalej jak 30 cm. Najwyraźniej to coś ma warstwy. Leroy przeciął się przez 8 dekig, zanim zdołaliśmy przejść na drugą stronę. Trawa po tej stronie jest czarna. Nie spalona czy coś, po prostu ma inny kolor. I nareszcie jest wiatr. Byłem już zmęczony. Skurze, przyjście tutaj to błąd. Musimy zawrócić. Przeszliśmy przez drugą barierę i znowu wylądowaliśmy w tym dziwnym miejscu z czarną trawą. Bałem się, że dziury, które wypalał Leroy, będą załatane czy coś, ale dalej były otwarte. Dzięki Bogu, albo czemukolwiek odpowiedzialnemu za cyrk w tym świecie. Wątpię, że MacArthur dożył rana. Stracił za dużo krwi. Obudziliśmy się i zobaczyliśmy, że MacArthur się skrzyżował. Nie chcieliśmy tego, ale nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko go zneutralizować. 86 powiedział, że z powrotem w domu mogą być jakieś rzeczy zdolne mu pomóc, ale i pewnie ma rację, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nas spowalniał. Mamy tylko kilka dni za... Dotarliśmy do statku, mając tylko godzinę albo dwie zapasu. Pierwszą rzeczą, jaką zapytali, to co się stało ze Swansonem, Turkusem, MacArthurem i 86. Tak jakby kilku martwych członków drużyny było naszym największym problemem w tej chwili. Marty już wystartował, na pewno się zatapiamy. Mam tylko nadzieję, że oni... Koniec zapisu. Ten dokument został odnaleziony w głównej bazie danych fundacji. Żadna tego typu misja mająca na celu zbadanie SCP-354 nie została ani zaproponowana, ani zatwierdzona. Nie ma żadnych zapisów dotyczących osób wspomnianych w dzienniku. Źródło dziennika pozostaje nieznane.